Witam was serdecznie, Paraguay Live. Z tej strony Zbyszek, serdeczne pozdrowienia z Paragwaju. Dzisiaj no trochę angielska pogoda, słońca nie ma, wiaterek, ale 20 parę stopni. Więc da się wytrzymać i dzisiaj mamy piękny, świetny, nowy temat. Zostańcie z nami. Dzisiaj porozmawiamy o Ameryce Południowej i mamy specjalnego gościa, mianowicie Leona, który przez wiele, wiele miesięcy podróżował po Ameryce Południowej, a tą podróż zaczął u nas, w Gran Rapid Polaco, w Paragwaju. Sami posłuchajcie, porozmawiamy z nim. To dzisiejszy temat i proszę, zostańcie z nami, jak was interesuje, ok? Następnego. O, no i teraz nagram jeszcze Leona. Trzeba się pokazać, poczekaj ze słońcem, o, motor super. Widzimy. Polska flaga, jakże, o! Ha! Jest podróżnik, wszystko, torby są, wszystko jest. No. Ta. To teraz tak, wyjeżdżam do szosy, no. I skręcam w lewo. Głównym aktorem? Leon, po 10 miesiącach pobytu w Ameryce Południowej. A ta tu Gosia, która nie chce, żeby ją filmować, o, czyli widzicie wszystko. No, czyli ile, Leon, powiedz, ile byłeś? 10 miesięcy w podróży? No, tak można powiedzieć, no bo przyjechałem tutaj 5 listopada. Tak, 5 listopada przyjechamy. No, tak gdzieś miesiąc byłeś u nas chyba. No, miesiąc u was. No, coś będzie, na pewno będzie 10 miesięcy. No, przed samym... 10 miesiąc raz na pewno idzie. Przed samym latem przyjechałeś. No, to były początki lata. No i potem do Argentyny poleciałeś? No, pojechałem. Poleciałeś i pojechałeś, tak. No i na ten sam południowy koniec. To znaczy jeszcze jak w Paragwaju byłem, to musiałem czekać za dokumentami na motocykl, który kupiłem na samym początku przyjazdu tutaj, ale żeby jeździć, trzeba mieć dowód rejestracyjny sam motoru, więc no, trzeba było tutaj czekać, więc mogłem tylko poruszać się na terenie Paragwaju. Więc zrobiłem sobie wycieczkę do wodospadów Iguazu. Taki wyjazd, gdzie motor musiałem zostawić na granicy, a granicę brazylijską i argentyńską przekraczałem po prostu za pomocą autobusu. No. Także to by... No i Leon już prawie po 10 miesiącach teraz znowu u nas w Gran Rapid wylądował i kiedy 6 się wybierasz do Polski z powrotem? 6 września, tak. No, 6 września do Polski, u nas trochę angielska pogoda, także wiesz, ale dogadaliśmy się, że tym samym samolotem będę, czyli tym samym, tylko tym samym połączeniem będziemy lecieć, tak? Tak. Czyli super połączenie, bo jest praktycznie za Asunción Air Europe leci do Madrytu. Nie? To jest jakieś 12 godzin chyba lotu, no 11-12 godzin. Tak, ale tego. Tam jest chyba zmiana czasu i chyba no. Przez to, że zmiana czasu to chyba tyle wychodzi, tyle godzin, ale w rzeczywistości chyba troszeczkę chyba mniej. Może mniej, no no. Ale gdzieś w sumie no tak 11 dobrych 11,5 godziny jest, ale potem chyba też 2-3 godziny jest przerwy tylko w Madrycie i potem mamy godziny, od razu no, 4 godziny. Do Warszawy lot w sumie z lotem. Trzeba terminal jeszcze zmienić. A, no, przejść przez terminal i nie ma problemu. No. Teraz chyba na drugi terminal, no, chyba... Międzynarodowy, a potem zmienić. A później chyba na tego. Wiem, że tam terminal trzeba zmienić. Mhm. Jak przelatywałem, to też terminal zmienia. Także światowi ludzie wszyscy przyjeżdżają tutaj. Miejmy nadzieję, że drugi raz się Leon wybierze z przygodami, także pod spodem wam podamy linki, także zawsze komentarze, lajki w górę, jak wam się podoba i zapraszamy w imieniu Leona też na Facebooka. Do odwiedzenia. Super zdjęcia. To na razie. Trzymajcie się. Hej. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Teraz ten odcinek kończymy z Leonem. Będzie jechał do Asunción i potem, tak jak mówiliśmy, wyjeżdża już z Ameryki Południowej do Polski. Także super nam się podobało, bo
rozmawialiśmy całą noc, cały dzień można rozmawiać, bo przecież 10 miesięcy Ameryki Południowej. Pa! Super przygoda, fajnie. Naprawdę zachęcam Was, od nas tutaj rozpoczął jazdę i u nas kończy i od nas znowu wraca do Polski. Także super przygoda. Sądzę, że też się wybierzemy, także mamy dużo dobrych porad od niego. Także super. Lajki w górę, jak Wam się podobało. Subskrybujcie kanał, proszę, na dół, jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście. I do następnego wideo. Trzymajcie się, na razie, hej.